I teraz tak, kilka ważnych zasad. Jeżeli chodzi o Bieszczady, o ten teren, mamy pozwolenie z nadleśnictwa Baligród, więc prośba jest taka, żeby to, co zabieramy ze sobą, znosimy na dół. Wszelkie dołki zakupujemy po sobie. Każdy z was dostał metryczkę, na której należy wypełnić, co żeście znaleźli, ze współrzędnymi i tak dalej. Jeżeli ktoś nie wie, czy coś jest bezpiecznego lub nie, zgłasza się do nas. Najlepiej takich rzeczy nie ruszać. Tu można na różne rzeczy trafić. Uważamy na zwierzynę, zachowujemy się w miarę cicho. Jakby ktoś napotkał żubra, niedźwiedzia, to wczoraj był wykład, wiecie jak się zachować. Jest i szczyt. Kawałek drogi był. Trochę błotnisto. Ale w ogóle to łuska pierwszy nie wchodziło, to strasznie mało miejsca. Tyle. No tyle. Kurde, to wystarczy. Dlatego są te pierścienie. Ładunek jest nadawał, to było uszczelnienie, nie? No. Powodowało, że gazy nie uciekały tu, stąd jest gwint dróg, nie? I te siły, które... Dlatego... A zresztą czym większe kalibry, tym były osobnego ładowania. Bo ten się nie... To jest ten trujący, ten jest uszczelniający. Chodzi o to, żeby nie latało tak, nie? Ten ma mniejsza, to ma większe. Bo jest gumiany, wolę twoją. Bo mu jest zalany ten drogi. Dokładnie. Nieustanne szturmy nie przynosiły pożądanego rezultatu. Przedłożono raz jeszcze pomysł wysadzenia wzgórza. W końcu go zaakceptowano. W zasadzie po kilku godzinach już przystąpiono do drążenia trzech sztolni. Do tego zgłosił się do zasady na ochotnika
5 Budapesztański Pług. I o godzinie 16.12, 15 marca została wysadzona manyłowa, wysadzony szczyt. Jak mówią zapiski, szczyt góry uniósł się z potwornym potem. Wszędzie opadająca ziemia, kamienie, słyszalne szczekanie i stukanie karabinów maszynowych, a dookoła wieje zawieść. Kilkanaście minut później manyłowa jest zdobyta. Cię manyłowej Łysego Wierzchu. Miejsce historyczne, gdzie poległy setki żołnierzy carskich i austro-węgierskich. Notabene tutaj był wybuch, ponoć jest to zbiorowa mogiła. Chciałbym, abyśmy wszyscy upamiętnili to miejsce upoległych, minutą ciszy, a także upamiętnili naszego zmarłego kolegę Krzyśka, który miał być tutaj z nami, niestety los go zabrał. Także czapki z głów, panowie, minuta ciszy. No chyba mam bagnet. Kamil, dawaj! Dobra, dwie saperki całe właśnie wyciągnąłem. Marcin właśnie drugi bagnet znalazł, jeden w zeszłym roku, widać rosyjski Moslin 1891. Krzywy. Krzywy. A ja bym chciał znaleźć nawet połowę tego. Ja miałem znaleźć bagnet. Gratulacje dla Marcina. Pięknie. Zobaczymy teraz takie miejscu. Widoki. Pochwa do Mannlichera. Co to jest? Masz tu coś jeszcze? Jest, patrz. Nie, wiesz co, trzeba to podkopać, czy wyjmiesz to coś. No dobra. Reszta pochwy. Ty, z żabką? Tak. No, to była żabka skórzana. No, ale już nic z tego nie zostało. Masz całą pochwę, no. Teraz fajnie jakby był bagnet jeszcze. Mannlicher. Tam mamy Marcina jednego, właśnie znalazł bagnet pod tym drzewem. Tu mamy Marcina drugiego, który właśnie znalazł bagnet pod tym drzewem. Kopalnia bagnetów. Mamy sygnał. Trzeba by sobie zrobić tutaj
troszkę miejsca. Sygnał jest jakiś duży, taki. No zobaczymy, może być koperka, kawałek saperki. Coś mnie tutaj. Nie. Tym razem to jakiś chyba będzie po. Wycior albo coś takiego. Zabawne jednak. Jest! Nie mogę wyciągnąć. Odkop go delikatnie. Teraz mogę się jedby napić. Tylko kupka nie mogę, to jest zimno. Wiesz co? Na ciszej miał być do filmu. Trzeci. No, mamy w końcu bagnet. To jest ten długi, ja mam w końcu bagnet. To jest ten długi, który ja znalazłem wtedy w Mosim 1891. Baligród 2020. No. Dobrze jest. Jest bagnecik. I ładne widoki. Tu w krzakach czai się Gienek z rosyjską saperką. Czekaj, bo jej... Moment, bo muszę namierzyć. Dobra, myślę, że ją... Dobra. Jest cały. Ale roz... Drzewo tu wyrzuciło. Tadam. I jest zapalnik fajny. No. Rosyjski. Rosyjski. Co prawda nam się rozlatuje. No, ale jest. No. Fajny. Ale jest w całości. Tak zwany cycoł. Szkoda, że ma tyle. Bardzo utleniony, ale jest. No i ładnie. Tu masz. Idę. To się kończy tu. Mamy piękny strzał. Delikatnie podkopać. Musisz to podkopać. Nie masz jakiegoś noża? Ty łyżką. Masz łyżkę? No mam w plecaku no zakopaną. Ty łyżkę, no. Już tak już nie będziesz jadł. Nie będę. No to wyjmujemy mój drugi bagnet, znaleziony dzisiaj. Mannlicher cały, kompletny. Tylko, że ma trochę z żartą pochwę. Ja myślę, że to jest bagnet, bez pochwy. Być może. No. To jest bagnet tak. Bez pochwy. Tak, jest po prostu z żarty. Tak. Ale pochwę znalazł Marcin, to się dowodzimy. Zakończenie dnia, Bieszczady, Manyłowa. Właśnie tu się wywalam do kolegi. Ej, ale to w tym miejscu co byłeś, to tak, patrz, popatrz, ja tu jeszcze skórę wyciągnął z tym.
Ja pierdziele. Zobacz, jaki ja pierdziele. I znalazł to Marcin. Trzeba po słońce wezmę. O kurwa. Ale ładna. Wszystko w jednej linii. Magnet mocny, ma licha tutaj. Tutaj klamra. Czyli to może być ładownica albo pochwa od żabki. A jeszcze jedną znalazłeś taką? Tak. Tu jeszcze jest, dziura jest jeszcze rozwojowa. No to. No to. Piękna, nie? Większy kawałek? Skóry, no. Pewnie. Cały pas musi odbić. Pas do klamry, no, 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 no. Dobra, chłopaki, teraz pochwalcie się, jak było. Powiedzcie, fajnie, nie fajnie. Manyłowa, fajna góra. Fantów kupa. Tylko cztery bagnety, jedna klamra. Plan był inny. Idę. Dobrze jest.